Do you really think you can win? One little bat. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack i witam się z wami już w drugim odcinku Zagrajmy w Batman Arkham Asylum. I witam się z wami w miejscu, w którym ostatnio skończyłem, a mianowicie na miejscu zbrodni, czyli tam, gdzie jego miał Frank Bowles, chyba? W każdym razie życiorys? Tak, Frank Bowles sprzedał Gordonowi gonga od tyłu. I muszę teraz znaleźć coś, co pomogłoby mi tego Franka zlokalizować, a tutaj widzę, że jest aż nazbyt pokazana. To nie jest butelka, tylko piersiówka. Ej, widzieliście, ile on tam miał różnych tych? Różnych, najróżniejszych filtrów? Czasami chciałby się mieć taką maskę Batmana. A, okej, w złą stronę. I teraz w tym kierunku. No widzę, że to audio zaczęło trochę zdychać. Oj, Jokuś, nieładnie. To jest ten strażnik. Gordon was taken up to the surface in the elevator. If I want to follow them, I'll need to do this the old-fashioned way. To znaczy? Linka, czy... O. Okej. Okay. Teraz jestem troszeczkę zawiedziony. O! Okej. Okay. Fotki Batmana. Kilka się powtarza. O, tutaj z kamery. Ej, to jest fotka, która jeszcze nie powinna się wydarzyć, mi się wydaje. O, co jest, co jest? Czekaj. Dobra, nie. Nie rozczytam tego. Tylko debat, czyli nietoperz. Mogę tutaj wyczytać. To jest co? Venom, czyli jad. Meat. Gordon. Spotkał Gordona i
coś ciężkie do, ciężko do rozczytania. Okej, ale mam tu jakieś grzyby. No to, w sensie, to jest dość dziwna miejscówka, nie powiem. Ale nic nie mogę tu zrobić. Póki co, bo wiem, że... Człowiek zagadka ma... Nie tylko te swoje durne trofea, które są w... A, czyli kotwiczkę. Które są nie tylko, nie dość, że w każdej części Batman... A słuchajcie, jeszcze pogadam sobie z gościem, może mi coś powie fajnego. Nie tylko, są nie tylko w każdej części Batman Arkham, ale one są tak hol... tak skurczysyńsko poukrywane w niektórych przypadkach, że to jest masakra. I take it, this is Joker's doing. Who else? I told them he's a monster. They should fry him. Calm down. I'll stop him. Halo, halo, słychać mnie? Skocz z rozpędu, go! Przestaję się wzruszkać, dopóki nie zdaje, że miejsce, gdzie zaczniesz spinaczkę. Okej. Okay. Dobra, tu jest chyba sekret, ale chwilowo nic z tym nie zrobię. Irytuje mnie trochę ten interkom, bo ja przez niego... Kiedy on się włącza, to ja nie wiem, czy wtedy Joker będzie coś gadał. Dobra, fajnie, cicho się. Czy to jest jakieś takie zwykłe powiadomienie po prostu, które mogę zignorować. Dobra. Którędy do wejścia? Arkham Asylum is at level red alpha. All category 1 patients will be pacified on site. Da się to gdzieś na interkom wyłączyć? Mam na to szczerą ochotę. O! O, teraz mnie o analizie będzie uczyło. Kronika Arkham? I am the spirit of Amadeus Arkham. Through my actions, I have saved this cursed city. Though my own curse is to forever remain in the shadows. My story is carved into the very soul of Arkham, and will only be revealed to those dedicated enough to discover it. Okej. Okay. Kroniki Arkham. Na wyspie Arkham znaleziono dziwne napisy i znaki. Batman zdoła je rozszyfrować. Ktoś miał powód, by je tam umieścić. Jaką informację przekazują? Okej. Okay. Kroniki Arkham. No, pewnie kolejny rodzaj sekretów. Siema. Bang! O, piękne podcięcie! I kontra! I wpysk! I wpysk! I wpysk! I dobicie! Pyk! 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 Gleba!
Cyk! Ogłuszenie! Ej, no czemu mi zużyło te combo? Powinno było przedłużyć. Quinn tried to slow me down, dropped an elevator on me. Did it work? Of course not. I'll get back to you when I reach the end of the trail. Ale z jaką kpiną to w ogóle powiedział? Słyszeliście to? Harley Quinn próbowała zrzucić na mnie windę. I co, udało się? Oczywiście, że nie. Nie, ale to ładnie. W sensie, lubię strasznie to właśnie... tych aktorów, za to jak odgrywają perfekcyjnie swoje role. Tylko nie pamiętam teraz, kto Batmana dubbinguje. Joker's men have taken control of the cell block transfer corridor. That's not good. I patched it to a guard radio. It sounds like Joker's crew have got their hands on weapons. I know. I'll calibrate the cowl's vision mode to isolate armed henchmen. The direct approach is suicide. I need to be smart. Find a different way past them. No, patrzcie jak ładnie. No, także bardzo miło. Wy se tam celujcie. A Predator bardzo chętnie się was pozbędzie. Nie wiem tylko dlaczego on im oczy jeszcze zasłania. No, w sensie chyba, że jakby jedną ręką na ten. Że jedną ręką na... O, i co modyfikacja? Że jedną ręką na gardło, a drugą ręką na nos. Krytyczne. Kombinacja z batarangiem. Specjalna kombinacja z rzutem. Przyda mi się kombinacja z knockoutem, jeśli mam być szczery, ale... To jest co? Wydłuża ogłuszenie. Nie, nie, nie. Na razie... Ciosy krytyczne. Co jest dość... Fajne, jeśli... The boys are just finishing off. The Arkham chumps never stood a chance. Well, good. Our friendly neighborhood rodent is on his way. You need to set a trap. He must not leave this building. Do you understand me? Yes, boss. The bat is as good as dead. I hope you keep your promises, boy. I'd hate to have to go and punish your family just to teach you a lesson. And I can promise you, they won't be laughing. But Joker. Yeah, just do it and have fun. I know I will. Jak nic zagadasz, to. O nie! Nie mam nokautu! Kurde, chciałem go tak szybko znokautować. No i teraz będzie pierwsza taka faktyczna sekwencja skradania, jeśli dobrze kojarzę. Czyli tak zwana sekwencja łowcy. Albo i nie. W sensie da się, to tutaj mogę się skradać, ale nie jest to taka sekwencja, o której myślę, którą bym chciał tu zobaczyć, nie? Może uda mi się pokazać wam to zdjęcie gościa z góry.
Bo to jest naprawdę to jest ulubione rozwalenie typa. No o nie! Kurde, prawie. O, chociaż? No dawaj. Naj. Brakuje mi gadżetu, żeby rozwalać takie słabe ściany. Aj, dobra, to muszę uważać, bo nie mogę w trakcie szybowania się zaczepić. Mogą zrobić knockout przez to szkło? Mogę zejść. Nie mogę go chyba zaatakować. Aj. Pyk. No, nie wyszło mi takie stuprocentowe, ale cóż. No, gdzie ich masz? Tylko trzech. O, ale tam jest jakiś trup, widzę. No ale na odległość sobie już zdejmę te szczęki. O, może tego się uda? Kurde, jak minimalnie. Dawaj, typie. Kawałeczek bok. I cyk. Wiecie, co jest przepiękne w tym nokaucie, czy tam przewróceniu? Że koleś może mieć obok siebie, w sensie zakładając, że idzie dwóch obok, to jeśli przed nim jest typ i ja tego tak podwieszę do góry, ten drugi się w ogóle nie skapnie. Że nagle koleś, że nagle jakiś ziomek, który stał obok niego, zniknął. Tylko właśnie problemem jest to, że mogę tylko jednego gościa na jednym gargulcu podwiesić. O, ale widzicie, gościu jest przerażony. I był sam, przez co nie zaczął do mnie od razu strzelać, tylko jeszcze miał takie... Taką powiedzmy chwilę zawahania. Powodzenia, Joker. Dobra, ale tu widzę jakieś zwłoki i czy to tak? To jest Frank Bowles. No i co teraz? Ślepy zaułek. W przypadku tego... Kto tym razem? No właśnie, to są zagadki słowne, ponieważ są zagadki w sensie, z tego co kojarzę, w Arkham Asylum jest 5 rodzajów sekretów i wszystkie należą do człowieka zagadki. Po pierwsze są to właśnie kroniki Arkham, po drugie są to trofea rozmieszczone dosłownie wszędzie na tej... Dobra, cicho, siedź. Na całej tej wyspie.
Trzecie to są właśnie takie zagadki słowne. Czwarte to są taśmy, jak jedna z tych, które znalazłem no, w poprzednim odcinku, ale niestety nie byłem w stanie jej zabrać. I jeszcze jest jakaś piąta, ale piąta to jest chyba taka mapka, która pokazuje wszystkie sekrety. No i co? A, jeszcze są te, gryzi szczęki całe. No, ale to już było, nie? Zniszcz 5 tych przeklętych przedmiotów. 10... Dobra, cicho siedź. Taśma z wywiadu pacjenta. To jest co? Tajemnica. No, czyli tak. Tajemnica, czyli właśnie mapka, która pokazuje mi wszędzie miejsca ukrycia danej no, zagadki, czyli albo będzie albo trofeum, albo kroniki, albo taśmy, albo zagadki słownej. Tu jest co? Zagadka ma wiele oblicz. Są tylko niektóre. I to jest poczekalni oddziału intensywnej terapii. Okej. Okay. I jednej gryzi szczęki mi brakuje, żeby mieć też to. Już mam 6 ukończonych wyzwań. Świetnie. Dobra. Tylko pytanie, gdzie ja teraz jestem? Batman, over here. I saw you clear the room. No, od razu na gotowe przyszłeś, co? A, tutaj jestem. Dobra. Zagadka ma wiele oblicz, ale tylko niektóre są widoczne. Okej, ale co to może znaczyć? Co ja... Tą zagadkę kojarzę. Tu wiem, że trzeba było jakoś... gdzieś znaleźć pytajnik i to zeskanować. Tylko właśnie nie bardzo wiem, gdzie to był. No już myślałem. Czy gdzie to było? O! Tu, o właśnie. O, trzeba się pobawić perspektywą. No i cyk. Ale podoba mi się to, że aktorzy się nie zmieniają głosowi. W sensie tej całej trylogii do Rocksteady, bo jeszcze jest Batman Arkham Origins. Od studia Warner Bros., ale to jest prequel, więc tam tak jakby... No tam mi nie przeszkadza zmiana głosów, bo to nie jest kontynuacja jakby, nie? To jest coś, co się dzieje najwcześniej względem ogólnej fabuły. To była masakra. Bulls came walking in telling everyone to cover the front entrance. Said something about Joker's army coming through the main gate. Two of my guys moved to the exit and Frank shot him dead. They never stood a chance. Was Bulls alone? Thought he was. Then I saw Harley Quinn. She was surrounded by Black Gate prisoners. They were just killing everyone in the room. I had no choice. I got in here, locked the door. I could see it on the security feed. They had someone with them. It looked like the commissioner. Bulls is dead. They carried on without him. Must have outlived his usefulness. Good. He was scum. No, Szumowi nie będziemy żałować, co nie? I'm sorry, buddy. Już myślałem, że do niego strzeli. Czemu ja myślałem, że on do niego będzie strzelał? Dobra. O, proszę. Jest trofeum. Ale do tego trofeum na razie się nie dostanę. A jeśli je zeskanuję... Nie. To. Tu! Nie, chyba dopiero w Arkham City wprowadzili, żeby można było to sobie dodać na mapkę. No, bo tutaj musiałbym rozwalić tę ścianę, a do tego nie mam jeszcze gadżetu. Breaking news. This is Jack Ryder with breaking news in the Gotham Bay.
armed siege on Arkham Island. 2 minutes ago, Joker broadcast to all news channels this chilling message. Greetings, Gotham. This is the voice of your new master. Oh, hang on. I skipped a bit. Joker here. I'm in control of Arkham Island, and you can all consider it out of bounds. If I see any lawmen, vigilantes, or do-gooders in tights coming this way, I'll start detonating random bombs around the city. What'll it be? A kindergarten? A hospital? A billionaire's mansion? Oh, choices, choices, choices. All access to the island has been restricted. Airspace is closed off, and early reports suggest that Batman himself is trapped on the island. We'll be right here, reporting live on any developments. Back to the studio. Thanks, Jack. More as it happens. Okej, jak brzmiała ta zagadka? Bo wydaje mi się, że znalazłem właśnie jej rozwiązanie. Co ty wiesz o Gotham? Złap falę i dowiedz się więcej. Jak obiekt niewidoczny, no. Przecież tu musi chodzić o to radio. Ja ci dam... No. Performing just below my predicted expectations. At this rate, you'll never beat me. Jack Ryder. A, w sumie czekaj tu. Raz, dwa, trzy. Agresywny reporter. Jego tajemnicze alter ego, które jak nazywa siebie w swoim podwójnym życiu, to Creeper. Interesting, very interesting. Pewnie gracze Minecrafta by go pokochali. Dobra, go w takim razie. Tak naprawdę zbieranie większości tych znajdziek nie ma sensu, dopóki się nie sprogresuje fabuły i nie zdobędzie jakichś 70% gadżetów, a najlepiej zdobyć wszystkie. Bo wtedy w praktyce, jeśli da się zdobyć jakieś trofeum, no to po prostu musisz użyć gadżetu albo po prostu w jakiś konkretny sposób, znaczy coś zrobić, bądź jakoś obejść, żeby to sobie gdzieś wyhaczyć. Okej, okay. Wchodzimy z intensywnej terapii i... Oto pierwszy widok na wyspę Arkham. No? Pięknie tu mają, pięknie. To są... dwaj uzbrojeni. Kurde, nie mogę pikować jeszcze. Okej. Sorry, sir, but you can't come in this way. It's locked down. Where does the door lead? Led to the old pump station. Warden Sharp had it closed down soon after he arrived. Said it was a security risk. Dlaczego mam wrażenie, że tank trzymają kroka? Ale dobra, gdzie mam teraz iść w sumie? Batman, you got out. What's happening back there? We got directed over here and then the radios died. They keep playing this damn tune over and over. Joker's in control of the island. He's responsible for sending you over here. How did he get out? I mean, you're here and... An Arkham guard named Frank Bowles betrayed you all. He broke out Joker, who killed him when he was no longer needed. Some loyalty. Do you need any help? No. You and your men are safer here. I'll find you if I need anything. Czyli w ogóle, bo Batman rzadko kiedy prosi o pomoc. Dobra, uratuj komisarza, ale jakby gdzie ja mam iść? Takie moje pytanie. Mam tu... Może jeszcze się wydrzej, bo chyba nikt inny się nie dowiedział.
Nie wiem, no spróbuję tutaj, no bo jakby ja chwilowo nie jestem w stanie znaleźć innej opcji. O, widzę, że nie przejdę. Thank God it's you. Have you caught Joker yet? No, but I'm going to track him down. I need you to stay here. Stop anyone trying to get into the mansion. Whatever you say, Batman. No one's getting past me. Dobra, widzę, że tędy nie pójdę. I już mam pół godziny. Okej. Oracle, disable the Batmobile's countermeasure system. I saw the alert. What's wrong? Where are you? I'm outside the Arkham Mansion. Harley Quinn probably triggered the alarm. If she still got Gordon with her, he could get hurt. Okay, done. The Batmobile is still parked up outside the intensive treatment building in Arkham North. I sent you the schematics for the entire island. I've marked key locations like your car. Thanks, Oracle. No i proszę bardzo, od razu. Dobra, to wiecie co, myślę, że jeszcze się przejdę z... ochronić Batmobil, no bardziej... uratować go przed totalną dewastacją, no a potem... no zakończę odcinek, żeby nie przedłużać na siłę. Intensive treatment. O, to już się otworzy. Tu... strażnicy. I can't believe it. They killed Jackson. Stay with your colleague. I'm ending this. Now. No i wydaje mi się, że to zaraz to się może chyba... Ujrzyjcie! Oj stary. I po co ci było strzelać? Po co ci było strzelać? Nie to, nie to. Dobra, nie, nie mogę przyspieszyć tej animacji w żaden sposób. Tweedledum i Tweedledee mają wyostrzony wzrok, a ty? Cyk, prawie same kryty mi wleciały. There's a supply of explosive gel in the trunk of the Batmobile. I may need it. Mam pytanie, dlaczego masz go w bagażniku Batmobilu, a nie przy swoim pasie z gadżetami? Wybuchowy żel może zostać użyty do wysadzenia słabych ścian w Arkham. Uwaga, eksplozja może zranić stojące w pobliżu osoby. No. Ale nie Batmana, oczywiście. Harley trashed the car. Looks like there was a scuffle. I need to search the area around the Batmobile. There could be a clue as to where she took Gordon. Okay. Search every nook and cranny. Strange. This is Gordon's pipe. Barbara gave it to him. There's no way he'd leave it. I'm too good a host. Dobra, jeszcze przebadam to w takim bądź razie. Wild country. Gordon's favorite tobacco. Gordon's smarter than he looks. Left me a trail to follow. Oracle, I found a pipe. It has your father's initials carved on it. It was a birthday gift I gave him last year. There's no way he'd leave it. Exactly. He's left me a trail to follow. He's alive, Barbara. Okej, tyle dobrego. Ale tak jeszcze dla testu, jak to wygląda z żelem. Okej, okay, żel mam, widzę, w lewo na krzyżaku. Do trzech ładunków. I zdetonuj bumper. A propos mapki. Okej, okay, dla testu. Tak wygląda... to jest tu, intensywna terapia. Przed podniesieniem mapy. Stary, po co by ją w ogóle tu zostawiłeś?
O, widzicie? Tu. O, tu. O dziwo nie ma, czyli... W jednej stronie terapii pewnie jest osobna mapka. Jest ona jest dla całej wyspy. Czy tam do całej części północnej. Arkham. Tylko jak widzicie, to nie są takie dokładne, dokładnie wskazane. Na przykład nie wiem, że o, w tym miejscu masz trofeum, w tym miejscu masz zagadkę słowną. Nie, to po prostu pytajniki robią taką nieskończoną ósemkę. Nie jest coś takiego. Wskazując mi miejsca z jakąś zagadką, a ja sam muszę zobaczyć, czy zagadką, z jakimś wyzwaniem człowieka zagadki. A ja sam muszę zobaczyć, czy sam muszę ogarnąć, gdzie to jest. Okej, okay, tam na przykład jest trofeum, ale jest za tą całą barierą, której aktualnie nie jestem w stanie w żaden sposób usunąć. Tędy się dostałem. Czyli dwie czapki? Stary, ty masz te zagadki rozpisane wszystkie... Jezus Maria, dlaczego oni wyglądają tak groteskowo? Ej, obsesja na punkcie Alicji w Krainie Czarów to... bardziej do kapelusznika pasuje, aniżeli do nich. Geniusze świata przestępczego. Dziwne, że kompletnie o nich nie słyszałem. Ja nie żartuję, naprawdę, ja nie mam bladego pojęcia, co to są za typy. Okej, okay, nic nowego. O, znowu interkom. Dobra. To jeszcze szybki check, co jest na dachu, czy na dachu. Na wieży. Poza trupem. O, proszę bardzo, jest taśma. Jokera. Okej, to jeszcze szybki check, jak to wygląda w wyzwaniach. Okej, tu są jeszcze... raz to widzę, a raz nie. Spójrzmy prawdzie w oczy, nawet ten pokój ma drugie oblicze. Okej, dobra. I to jest jedna z dwóch taśm, widzę. Też są dwie kroniki gdzieś do znalezienia. Znajdź i zbadaj tajemnicze pamiętniki. Nawet ja nie wiem, kto je spisał. Nie ma szans. Tja. Zobaczymy, Riddler, zobaczymy. Ale okej, okay. Na koniec sprawdźmy jeszcze tą taśmę. Atrybuty taśmy audio. Wywiad pacjenta... Numer 1. 16 czerwca. Take patient interview. Subject has no recorded name. Alias listed as the Joker. In the room is Warden Sharp and myself, Dr. Young. Is this another one of those boring psych evaluation tests? No, it's not. So, you're the famous Joker. In the flesh. So, Doc, do you want me to look at the implants again? The first one is a kitten I had when I was a child. The second is, let's see, a dead elephant. The third is a... Funny. Now let's skip the jokes. Skip the jokes? Hey, Sharpie, didn't she get my permanent record? Be quiet, clown. Every doctor that has ever interviewed you claims a different type of psychosis. Everything from multiple personality disorders to, well, the list is endless. I do my best. Well, I don't believe it. A ja jestem święcie przekonany, że to nie ma racji bytu. Nikt nie jest w stanie wyleczyć Jokera. Nawet on sam nie jest w stanie się wyleczyć. Czytaj, nie jest w stanie zaprzestać tego, co robi. Bo mi się wydaje, że tak jakby to jest ten główny problem Jokera. W cudzysłowie problem. On po prostu...
to musi. On nie jest w stanie się powstrzymać przed tym, co robi. Ale dobra, taśma znaleziona, wysłuchana, ogarnięte, co w miarę powiedzmy, że chciałem. O, ale nie, ale zależnie tych zagadek, to jest straszliwy boost do expa. Okej, okay. No to w takim bądź razie... Znowu interkom. Kurde, lubię ten humor, ale czasami jest trochę irytujący. Okej, okay. Śladem Tytoniu i samego Gordona będziemy podążali w kolejnym odcinku, a na razie żegnam się z wami i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!